Dzień dobry. Zróżnicowanie ludności Europy, migracje. To temat dzisiejszej lekcji. Czy rzeczywiście ludność Europy jest zróżnicowana? Może nie do końca to widzimy w Polsce, chociaż uważam, że coraz bardziej. To kiedy pojedziemy do, nie wiem, Anglii, Francji, Hiszpanii, to tam rzeczywiście widzimy, no właśnie, co my widzimy? Widzimy ludzi o różnym kolorze skóry. Widzimy ludzi mówiących różnymi językami. Po stroju możemy stwierdzić, że wyznają inną religię, pochodzą z różnych kultur. A więc rzeczywiście ludność Europy jest zróżnicowana i od razu nasuwa się pytanie, dlaczego? Duża część krajów Europy to kraje bogate i tak naprawdę możemy ogólnie powiedzieć, że Europa jest bogatym kontynentem. Jeżeli jest bogatym kontynentem, to Europejczykom się dobrze żyje. Poziom życia jest wysoki, jakość życia jest właśnie całkiem spoko, więc dużo ludzi chciałoby żyć tak jak Europejczycy. I co ci ludzie robią? Stają się migrantami. No właśnie, kolejne hasło. Migracje. Migracje jest to ruch ludności na stałe bądź na dłuższy okres na przykład. I teraz, kiedy ja opuszczam mój kraj, jestem emigrantką, kiedy przyjeżdżam do jakiegoś kraju, to dla tego kraju jestem imigrantką. Czyli emigracja, kiedy wyjeżdżam, imigracja, kiedy przyjeżdżam do danego kraju. A więc, moi kochani, Europa jest kontynentem imigracyjnym, to znaczy dużo ludzi napływa. Zastanówmy się, z jakiego powodu ludzie przyjeżdżają do Europy. Chcą lepiej żyć, bo w Europie jest wysoki poziom życia, są dobre pensje, więc jakość życia jest na wyższym poziomie i ludzie tego chcą. Proszę Państwa, jeżeli my będziemy tak krytykować tych imigrantów, to dobrze zastanówmy się, czy Wy nie macie w rodzinie takich osób, które mieszkają w Anglii, albo w Niemczech, albo w Irlandii. I zastanówcie się, dlaczego tam pojechały. Bo chciały lepiej żyć, więc tak się właśnie dzieje, proszę Państwa. I teraz, moi kochani, czyli ludzie wyjeżdżają do innego kraju, bo chcą poprawić jakość swojego życia, bo łatwiej o pracę, bo są wyższe pensje, bo jest łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, do szkół, bo mają łatwy dostęp do towarów i usług, bo państwo im pomaga. Bardzo często ludzie, którzy przyjeżdżają, zanim się rozkręcą, otrzymują od państwa jakieś zasiłki, jakieś dodatki, co ułatwia im start. No niestety, to nam się nie podoba, oni często przyjeżdżają i na tych zasiłkach żyją, bo im to wystarcza, nic więcej nie oczekują. No i to generalnie nas wkurza, ale o tym za chwilkę. Bo w tych krajach w Europie generalnie, nie wiem czy o Polsce to możemy powiedzieć, ale generalnie Europa jest tolerancyjna dla różnorodności, więc nie czują się dyskryminowani. Dlaczego jeszcze? Bo często ich członkowie rodziny już tu są w Europie, więc na zasadzie łączenia rodzin przyjeżdżają. No, niektórzy przyjeżdżają po to, żeby uczyć się języka, żeby poznawać kulturę i potem już zostają na stałe. I teraz pytanie, już wiemy, dlaczego przyjeżdżają do Europy, a dlaczego uciekają ze swoich krajów? Bo jest wojna? Bo są prześladowani ze względu na religię albo pochodzenie kulturowe czy orientację seksualną, bo nie mają pracy u siebie w kraju, nie mają dostępu do opieki medycznej takiej, jakiej jest w Europie. A więc proszę Państwa, zanim ocenimy migrantów, zastanówmy się, czy Polacy w swojej historii wielokrotnie nie byli też migrantami i tak naprawdę, czy do tej pory nie są. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że właśnie, że nie tylko są migracje do Europy, ale również w Europie. W Europie są takie kraje, z których ludzie nadal wyjeżdżają, bo te kraje nie są najbogatsze i uciekają do tych bogatych. I takimi krajami emigracyjnymi, czyli krajami, z których ludzie wyjeżdżają, będzie między innymi Polska, ale Polska, Litwa, Ukraina, będzie Białoruś, będzie Rosja, Rumunia, Litwa, Łotwa. Natomiast krajami, do których najchętniej ludzie wyjeżdżają, to proszę Państwa Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Norwegia, Szwecja. To są z kolei kraje imigracyjne. Tam rzeczywiście notuje się największą rzeszę przyjeżdżających mieszkańców i z Europy, i spoza Europy. Największą liczbę imigrantów.
Moi kochani, jakie mamy skutki takiej migracji? Oczywiście we wszystkim można znaleźć dobre i złe strony. I teraz, co dobrego daje nam napływ imigrantów? Czyli jeżeli będziemy krajem imigracyjnym, to jakie będziemy mieli z tego pozytywy? Proszę Państwa, przyjeżdżają ludzie do pracy. Na ostatniej lekcji mówiliśmy, że Europa się starzeje i brakuje ludzi, którzy pracują, płacą podatki i z tych podatków są pieniądze w budżecie państwa. Czyli przyjeżdżają ludzie do pracy, czyli brak rąk do pracy, mamy młodych ludzi, którzy chcą pracować. Na dodatek przyjeżdżają ludzie dobrze wykształceni i średnio wykształceni, czyli mówiąc inaczej, mamy szeroki wachlarz fachowców, od ludzi po uczelniach wyższych, po fachowców, nie wiem, hydraulików, do budowlanki ludzi i tak dalej, czyli mamy fachowców do różnych dziedzin, czyli wszystkich potrzebnych pracowników. Dalej, proszę Państwa, ci ludzie, którzy przyjeżdżają, bardzo często chętnie wykonują zawody, których nie chcą już wykonywać ludzie tego kraju, bo są mało popularne, źle opłacane, więc imigranci bardzo chętnie te zawody wykonują. Super. Dalej, proszę Państwa, napływ imigrantów to jest bardzo często napływ młodych ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj i zakładają rodziny, bądź przyjeżdżają z rodzinami, bądź ściągają te rodziny. Tak czy siak, to się przyczynia do tego, że odmładza nam się struktura wiekowa społeczeństwa. Raz. Dalej, ci ludzie zakładają tutaj rodziny, więc chcą mieć dzieci. I teraz zastanówmy się, czy łatwiej będą chcieli mieć dziecko tu w Polsce, gdzie im się lepiej żyje, czy u siebie w kraju, gdzie warunki były ciężkie. Oczywiście, że będą rodzić się dzieci, w związku z tym wzrasta nam przyrost naturalny, czyli społeczeństwo powolutku się odmładza. Super rewelacja. Dalej, proszę Państwa, przyjeżdżają ludzie, którzy przywożą do nas różne obyczaje, różną religię, różną kulturę i my mamy szansę wychowywać się w tolerancji, uczyć się tolerancji i wychowywać nasze dzieci w tolerancji. Możemy pokazać dziecku nie tylko na obrazku, ale w sąsiedztwie może zobaczyć, że ludzie mogą mieć różne odcienie skóry, że mówią różnymi językami, że w innym okresie obchodzą święta i te święta wyglądają zupełnie inaczej, albo może mają zupełnie inny styl ubierania się, a nadal są cudownymi sąsiadami. Tak więc mamy szansę kształtować właśnie taką postawę tolerancji. Dalej, możemy poznawać tę kulturę, pojawiają się knajpki. Zobaczcie, możemy próbować, nie wiem, ukraińskiej kuchni. No, na pewno wszyscy lubicie kebaba. No właśnie dzięki temu, że mamy imigrantów, pojawiły się kebabownie, tak? Czyli macie miejsca, gdzie spróbujecie kuchni z innych zakątków świata. A więc różne festiwale się odbywają, dzięki którym ta kultura jest propagowana. Dalej macie w szkole koleżanki, kolegów, którzy pewnie jak są święta opowiadają, jak to wygląda u nich, albo jak macie klasową wigilię, to przynoszą potrawy. Więc to jest szansa na tak naprawdę poznawanie świata i innych kultur, siedząc tutaj na miejscu. Okej, to byłyby takie pozytywne aspekty napływającej rzeszy imigrantów. Natomiast, no powiedziałam, wszystko ma swoje plusy i minusy. Jakie to będzie miało minusy? Napływający imigranci zajmują miejsca pracy. I początkowo tych rąk do pracy brakuje, więc się cieszymy, ale kiedy fala jest imigrantów coraz większa, może się okazać, że będą zabierali pracę ludności miejscowej. Dlaczego? Dlatego, że oni pracują za mniejsze pieniądze, więc jeżeli pracodawca będzie miał wybór zatrudnić na przykład Polaka czy obywatela z innego kraju, który będzie pracował za mniejsze pieniądze, no to nie będzie się zastanawiał. Czyli może to przyczynić się do wzrostu bezrobocia, może się to przyczynić do obniżenia ceny za pracę. Dalej, proszę Państwa, przyjeżdżają ludzie odmienni kulturowo. Ci ludzie bardzo często jednoczą się i mieszkają na jakichś osiedlach i powstają strefy o innej narodowości tak naprawdę. To powoduje bardzo często wśród ludności miejscowej, czyli tej należącej jakby do danego kraju, niechęć, niezrozumienie, brak tolerancji. Ja mówiłam wcześniej, że my mamy okazję uczyć się tolerancji, ale równie dobrze są ludzie, którzy nie są tolerancyjni i to powoduje nienawiść, złe nastawienia, nie wiem, obrzucanie budynków farbą albo jeszcze innymi strasznymi rzeczami. Więc konflikty, to po prostu może powodować konflikty.
Dalej, my się boimy jednej rzeczy i tutaj troszkę też rozumiem, że przyjeżdżają ludzie, którzy zaczynają mieć wymagania i roszczenia. My jesteśmy innego wyznania, to my oczekujemy, że nie wiem, wybudujecie nam meczet i tak dalej. Ja osobiście tutaj mam takie zdanie, że powinniśmy powiedzieć hello, przyjeżdżacie do naszego kraju, nasz kraj ma takie korzenie i należy uszanować, że my tacy jesteśmy. Skoro chcecie tu mieszkać, to tak naprawdę ważnym obowiązkiem jest zaakceptować nasze zasady. Ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Natomiast moi kochani, rzeczywiście różne wymagania finansowe, czyli zasiłki, dodatki. Bardzo często ci ludzie przyjeżdżają i nie pracują, a chcą od państwa dostać mieszkanie socjalne, chcą dostać jakieś zasiłki, jakąś zapomogę, jakąś pomoc, a to obciąża nasz budżet. Dalej, dużo ludzi przyjeżdża nielegalnie niestety i powoduje to, że pracują na czarno, a jak pracują na czarno, czyli nie są legalnie zatrudnieni, nie płacą podatków, a więc na dobrą sprawę znowu obciąża to budżet naszego kraju. No i wiemy dobrze, że takich nielegalnych imigrantów do Europy w ostatnich latach przybyło bardzo, bardzo dużo. To rzeczywiście stanowi dla tych krajów imigracyjnych, do których taka olbrzymia rzesza ludzi przyjeżdża, potężny problem z różnymi obozami dla nich, z różnym ogarnięciem takiej ilości nagle ludzi, którzy potrzebują pomocy. Wiemy dobrze, że oni bardzo często przypływają przez Morze Śródziemne, ryzykując życiem, bo wiemy dobrze, że łodzie, na których oni nielegalnie przekraczają granicę, są przeładowane. Często te łodzie ulegają wypadkom, ludzie wypadają, ludzie toną, więc tak naprawdę zobaczcie, jacy ci ludzie są zdesperowani, żeby poprawić sobie jakość życia. I o tym musimy pamiętać, ale mówię, to wszystko powoduje, że kraje, do których ci ludzie przyjeżdżają, mają z tego zyski, ale też są jakieś obciążenia, więc jakby wszystko ma dwie strony medalu. Okej, moi kochani, dziękuję serdecznie. Na następnej lekcji postanowiłam podzielić ten temat na dwa, więc na następnej lekcji będziemy omawiać zróżnicowanie narodowościowe, kulturowe Europy. Dziękuję i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.